Kolejwizja, Erwan Schmidt, no serdecznie witam w naszym magazynie. W połowie października w Żninie odbył się 27. międzynarodowy wzlot wąskotorówek o przesiecie toru 600 mm. To wydarzenie międzynarodowe, które ożywiło kolejkę wąskotorową Żnin-Biskupin, ale nie tylko. Były nawet specjalne pociągi, wypady do różnych innych wąskotorówek w Polsce. I kto by myślał, Poczta Polska nawet wydała specjalny komplet znaczków pocztowych z wizerunkami niektórych z uczestniczących parowozów. Serdecznie zapraszam do naszej relacji. Ale miękko jest. Dziadek, co ma skamerowy, nie wiem, zobacz. Historyczny moment. Pierwszy raz na tej obrotnicy od lat 80. Tak? Tak. Znaczy na wachlarzowej, że cztery parowozy stały na obrotnicy, na parowozowej wachlarzowej pierwszy raz od lat 80. Spontaniczna radość ogarniała nie tylko dyrektora technicznego kolejki w Żninie. Na 27. międzynarodowym zlocie kolejek wąskotorowych cały czas świetnie bawiło się kilkuset entuzjastów kolejnictwa z Polski oraz z zagranicy, a także mieszkańcy wszystkich miejscowości leżących na szlaku wąskotorówki. Nigdy dotąd gmina Żnin oraz Muzeum Ziemi Pałuckiej, w skład którego wchodzi Żnińska Kolej Powiatowa, nie zorganizowały imprezy kolejowej z tak wielkim rozmachem. Były ku temu powody. Podobna impreza co roku odbywa się w innym europejskim kraju. W Polsce po raz pierwszy. W oczach europejskich fachowców od wąskich torów Żninianie reprezentowali więc nie tylko swój region, ale cały kraj. Jestem przedstawicielem Rumunii. W 2010 roku zorganizowałem podobny zlot na mojej kolejce w Kriścior. W 2018 roku następny międzynarodowy zlot odbędzie się na kolejce leśnej Viseo de Sus. W ramach dodatkowego czterodniowego programu będzie możliwe zwiedzanie wszystkich innych istniejących jeszcze wąskotorówek w naszym kraju. W 2011 roku taki zlot odbył się na naszej kolejce w Holandii. Była to bardzo miła, lecz deszczowa impreza. Podobnie jak tutaj przyjechało dużo gości z całej Europy. Niestety wtedy zabrakło Polski. Dlatego zapraszam wszystkich Polaków, obojętnie kiedy będą chcieli przyjechać. W 1991 roku spotkaliśmy się po raz pierwszy w takim gronie na naszej kolejce. Był to okres bez internetu. Wymieniliśmy się telefonami czy wizytówkami. Celem zlotów miały być regularne, międzynarodowe spotkania operatorów oraz entuzjastów podobnych kolejek. Chcieliśmy mieć po prostu cykliczne, osobiste spotkania. Znamienne jest to, że nasi rozmówcy, aktywiści tego ruchu, posiadają w swoich krajach bogaty zbiór taboru, ale jedynie krótki szlak kolejowy, przeważnie o długości 2-3 km. Gość z Holandii na przykład jeździ po zupełnie nowym torze. Na wcześniej wykorzystywanym terenie kolejowym władze miasta postanowiły postawić budynki i zbudować drogi. W takich warunkach trudno mówić, tak jak w Żninie, o zabytkowym klimacie kolejki, o połączeniu historycznej krainy pradziadów z tradycyjnym środkiem lokomocji. Przygoda z historycznymi szlakami kolejowymi w Polsce rozpoczęła się już kilka dni przed formalnym otwarciem zlotu. Grupa chętnych autokarami zwiedzała Półwysep Helski. Tam czekała na nich świeżo naprawiona lokomotywa spalinowa niemieckiego partnera kolejki w Żninie, Petera Erka. To oryginalna spalinówka z okresu II wojny światowej serii HF-50B. Jest szczególnie niskiej budowy, aby móc wykonywać przetoki w bunkrach. Po raz pierwszy w czasach pokoju taka właśnie zabytkowa lokomotywa przemierzała równie zabytkowe helskie bunkry oraz tory Wojska Polskiego. Taki żywy pokaz historii można zrobić tylko w Polsce. Następnie goście udali się do zakładu wydobywania torfu w Józefowie. Znowu gospodarze usłyszeli okrzyki radości.
U nas takie zakłady często wyglądają bardzo nowocześnie. Trudno wyobrazić sobie, jak mogło to wyglądać dawniej. Tutaj to prawdziwa lekcja historii. Kolejne zetknięcie z historią nastąpiło w Białośliwiu. Tam na gości z lotu czekał pociąg specjalny. Po udanym obiedzie na stacji kolejowej lokomotywa poprowadziła skład aż do Wysokiej. Goście wrócili do Żnina pełni wrażeń. Na czas trwania zlotu na terenie byłej żnińskiej cukrowni nieopodal Wąskotorówki został postawiony duży ogrzewany namiot. Tutaj goście zjedli kolację, wymieniali się aktualnościami ze swoich instytucji. Obecny właściciel cukrowni, spółka Arche, zamierza przekształcić kompleks w park rekreacyjny, hotel i centrum kongresowe. Wygląda na to, że wyniki tego zlotu będą owocować dalej, w przyszłość. W obecności delegatów zlotu prezes firmy Władysław Grochowski zawarł z burmistrzem Żnina porozumienie w sprawie przedłużenia wąskotorówki do terenu cukrowni jako środka dowozu turystów bezpośrednio pod hotel. 27. Międzynarodowy Zlot Kolei Wąskotorowej był też okazją do podpisania bardzo ważnego porozumienia z firmą Arche. Będziemy starali się wprowadzić kolej wąskotorową na teren realizowanego bardzo dużego przedsięwzięcia na terenie naszej gminy. Mam nadzieję, że dojdzie to do skutku i w krótkim czasie. Połączenie turystycznych walorów cukrowni oraz kolejki niewątpliwie napędzałoby więcej gości do Żnina. To niespotykane w Europie, że hotel miałby własną kolejkę albo odwrotnie. A dla kolejowych koneserów połączenie kolei pasażerskiej z byłymi terenami przemysłowymi to niewątpliwy hit. A tymczasem chciałbym zaprosić pana Janusza Ceterę, który jest prezesem zarządu Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej. Zlot był też świetną okazją do promowania wśród zagranicznych gości walorów innych polskich wąskotorówek. Oto pan Janusz. Dobry wieczór paniom, dobry wieczór panom. Witam miłośników kolei wąskotorowych. Zważywszy na fakt, że dla większości zagranicznych uczestników było to pierwsze zetknięcie z Polską, pomysł był jak najbardziej trafny. Impreza w Żninie stała się prawdziwym ambasadorem kolejowej turystyki całej Polski. My przez ostatnie dwa lata podpatrywaliśmy, jak inni robią zloty, ponieważ byliśmy i w Pitiwie, i byliśmy na Litwie, w Poniewieży, zobaczyć, jak wyglądają takie zloty. I spróbowaliśmy zrobić coś, co będzie i oryginalne, ale też nawiązywało do tej tradycji 27 lat zlotów. Myślę, że w jakimś stopniu nam się to powiodło, ale zresztą nie mnie to oceniać, tylko najlepiej niech to ocenią nasi goście. Natomiast co dla nas jest ważne, to to, że staraliśmy się przeszczepić trochę na polski grunt ideę spotykania się po sezonie braci kolejarskiej, ponieważ podczas tego zlotu mieliśmy gości z Polski, mieliśmy gości z Nadmorskiej Kolejki Wąskotorowej, mieliśmy gości z Sochaczewa, mieliśmy gości z Poznania, z Maltanki, z Białośliwia oczywiście, więc po raz pierwszy właściwie udało nam się zaprosić szerszą grupę operatorów funkcjonujących na wąskim torze po to, żeby spotkać się, żeby wspólnie porozmawiać o problemach wąskiego toru i myślę, że to jest duży sukces organizacyjny zarówno Muzeum Ziemi Pałuckiej, jak i Urzędu Miejskiego w Żninie. Od samego ranka teren lokomotywowni w Żninie tętnił życiem. Teraz nadszedł czas na sprawdzenie, czy przygotowując się, nie zapomniano o ważnych szczegółach. Co prawda do informowania zainteresowanych o programie zlotu służyły nowoczesne narzędzia, takie jak internet, ale i tak nie obyło się bez mozolnej pracy. Najpierw należało przekonać do Żnina jako miejsca zorganizowania zlotu zagranicznych decydentów, a potem do odwiedzenia samej imprezy.
przygotowania, przede wszystkim kontakty, najpierw mailowe, wysyłanie programów. To były setki maili, setki SMS-ów wysłane. Otrzymaliśmy listę od Udy Przygody z Brankurtu, w której byli wszyscy pasjonaci liczący się w świecie tych miłośników kolejek, z całego świata praktycznie. Do wszystkich zostały wysłane maile. Powiem tak, połowę z listy odpowiedziało, przyjechało. Ten zlot pokazał, że warto było pojechać do Pitivier, warto było odwiedzić Frankfurt. Bez Frankfurtu, bez Pitivier nie byłoby 27 zlotu właśnie w Żlinie, w Wenecji, w Biskupinie i w Gąsawie. Potem już kwestia zorganizowania transportu, zgrania tego wszystkiego. I jak widać na dzień dzisiejszy, tutaj po tym wszystkim udało się. Szczególnie miło było zobaczyć w podwójnej funkcji wieloletniego, niezastąpionego maszynistę, miejscowego gospodarza parowozu PX-38 Leon. Jak zawsze Leszek Musiał prowadził lokomotywę wraz z pomocnikiem Sławomirem Miątkiewiczem. Ale po raz pierwszy na czas trwania zlotu pan Leszek przygotował również swoją własną wystawę przedmiotów kolejowych. Pokazał wybrane, często unikalne eksponaty, efekt swojej wieloletniej działalności jako kolekcjonera kolejowych pamiątek. Serdecznie gratulujemy. Podwójna atrakcja z dwoma parowozami berlińskiego producenta Orenstein und Koppel to rzadki widok. Mniejsza lokomotywa ma moc 20, a większa 40 koni mechanicznych. Przy kolejowym muzeum w Wenecji pociąg się zatrzymał. Po pierwsze, żeby nabrać wody, a po drugie, to była, można powiedzieć, przerwa strategiczna. Trzeba było poczekać na powrót innych pociągów z Gąsawy. Ja jestem szczęśliwa. Rano, jak zobaczyłam, jak to wszystko zaczęło tutaj, te 5 parowozów były rozpalone, te wszystkie spalinówki wyjechały, to po prostu byłam przerażona, że to się nam na torach nie zmieści. Dojechaliśmy do Gąsawy, uruchomiliśmy tam trzeci tor, który przeważnie jest nieużywany przez nas. Dzięki Bogu go uruchomiliśmy. I wszystkie trzy tory były zastawione parowozami, spalinówkami. Było też dużo ludzi, którzy przyszli z Gąsawy zobaczyć, co się dzieje, co w ogóle się dzieje. Popadliśmy też na pomysł, żeby przy takiej ilości zatrudnić dyżurnego ruchu. To się sprawdziło, ponieważ dyżurny ruchu co do minuty wypuszczał. Fajnie się to wszystko mijało. Pozostałe spalinówki, parowozy puściliśmy, spalinówki czekały w Wenecji. Wszystko się zgrało, wszystko było super. Zmieściliśmy się nawet w rozkładzie jazdy, także fajnie, wszystko fajnie wyszło.
No tak, powoli w Gąsawie zrobiło się tłoczno. Przyjechał kolejny parowóz wyprodukowany przez Borzik, na co dzień jeżdżący w Poznaniu na kolejce parkowej Maltanka. Wszystko odbywa się jednak według planu. Przed składem z podwójną trakcją parowozy Orenstein zmieniły swoją pozycję. A najspokojniejszym człowiekiem na świecie jest jak zwykle pan Leszek na swoim Leonie. Cierpliwie czekał po prostu na instrukcję dyżurnej ruchu. Wrażenia jak zwykle pozytywne. Bardzo ciekawym doświadczeniem jest taka wymiana parowozów pomiędzy kolejkami. Parowóz Borsig jest po raz drugi w Żninie. Kilkakrotnie był też w Białośliwiu, więc nie jest to dla nas jakby nowość. Ale jak zawsze jest to ciekawa okazja do wymiany poglądów, do spotkania z innymi maszynistami, z innymi obsługami parowozów, ale także do przejechania się ciekawą linią i również dostarczenia jakichś tam wrażeń turystom, bo dzisiaj pełne pociągi wieźliśmy miłośników, którzy korzystali z fotostopu. A to co? Tak, zgadza się. Do przewozu gości służył pięknie utrzymany zabytek motoryzacji, autobus marki Jelcz, pieszczotliwie zwany Ogórkiem. Orensteiny wracają do Wenecji. Za nimi szybki jak błyskawica na drezynie rowerowej własnej konstrukcji pędzi kolega z Niemiec. Muzeum Kolei Wąskotorowych w Wenecji to kolejne ważne miejsce, w którym odbywały się imprezy związane z międzynarodowym zlotem. Z lotu ptaka doskonale widać umiejscowienie tej placówki wraz z kolejką w cudnie różnorodnym krajobrazie. Na horyzoncie dymi już kolejny parowóz czekający na sygnał dyżurnej ruchu. W przyszłości tory kolejki oraz muzeum mają być połączone rozjazdem, żeby móc podziwiać z pociągu odstawione nieczynne eksponaty. Wszystkie muzealne okazy pochodzą z dawnych polskich kolejek o prześwicie toru 600 mm, takiego samego jak na tutejszej kolejce oraz na kolejkach gości z lotu. Dla wielu osób na świecie 600 mm to magiczne określenie. Tego jeszcze nie było. Z okazji zlotu zorganizowano Oktoberfest Made in Gąsawa. Pobyt umilała grająca kapela, a kolejka powróciła do pięknego zwyczaju z dawnych lat. Woziła w wagonie pocztę. Oczywiście nie byle jaką, wyjaśnia nam przedstawiciel Poczty Polskiej. Jestem regionalnym koordynatorem do spraw filateistyki w Bydgoszczy. Poczta Polska zawsze stara się upamiętniać ważne wydarzenia historyczne i społeczne. Z tej okazji, z okazji 27. Międzynarodowego Zlotu Kolei Wąskotorowych w Żninie wydaliśmy specjalną kartkę okolicznościową oraz znaczek spersonalizowany. Miasto również zasponsorowało datownik okolicznościowy dla upamiętnienia tej wyjątkowej uroczystości. W świecie filatelistów oczywiście jest spore poruszenie. W Polsce działa Ogólnopolski Klub Miłośników Kolei, Kolejnictwa, także mamy bardzo dużo zapytań z całej Polski, bardzo dużo telefonów, bardzo dużo maili. Filateliści poszukują walorów związanych z tym dzisiejszą uroczystością. Czas na pokazanie najsilniejszego parowego gościa z lotu parowozu o imieniu Merapi z Berlina. Lokomotywa ta ma moc 80 koni mechanicznych. Jest więc najbardziej porównywalna z gospodarzem PX-38 Leon, który jest o 30 koni mechanicznych silniejszy.
okazji 90. urodzin parowozu Merapi jej kolega Leon gościł na kolejce parkowej w Berlinie. Stąd teraz jej właściciel odwdzięczył się i przyjechał tu do Żnina wraz ze swoim parowozem. 1992 war ich schon mal das erste Mal hier, aber seitdem nicht wieder. Byłem w Żninie raz w 1992 roku. Ten zlot to fantastyczna impreza. Piękna trasa kolejowa, wyśmienita atmosfera. Po prostu super. Mocno przyciąga mnie ta wasza długa, dobrze utrzymana trasa. Jest urozmaicona, ma zakręty i pagórki. W parku w Berlinie jeździmy po płaskim terenie. Trasa jest krótka, bez szczególnych urozmaiceń. Tutaj maszyniści dokładnie muszą przemyśleć, jak jechać w zakrętach. Dla parowozu i załogi taka jazda jest większym wyzwaniem. Serdecznie dziękujemy. Goście z lotu pochodzili z Polski, Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii. Wieczorem organizatorzy uraczyli ich kolejnym magicznym punktem imprezy. Paradą wszystkich parowozów przy świeżo naprawionej obrotnicy przed lokomotywownią. Wśród gości był również wieloletni dyrektor Muzeum w Wenecji, autor fachowych publikacji, który przygotował dla uczestników z lotu wykład o kolei na pałukach. Wyjaśnił nam historię tego miejsca. Jest to druga parowozownia, która powstała około 1907 roku. Pierwsza parowozownia to obecne warsztaty na stacji kolei wąskotorowej, ale ze względu na rosnącą ilość parowozów, a również potrzebę remontów parowozów i wagonów, zwiększający się tabor, zaszła potrzeba wybudowania drugiej, nowej parowozowni. Wybudowano ją najpierw jako parowozownię czterostanowiskową, później rozbudowano do 7 i jest ona pewnym ewenementem na kolejach wąskotorowych, przykładem rzadko spotykanej parowozowni wachlarzowej, gdzie wjazd możliwy jest tylko przez obrotnicę. Więcej o tym ważnym zlocie opowiemy w następnych wydaniach naszego programu. Na dziś kończymy ujęciami z parady pojazdów przy Małym Jeziorze w Żninie oraz innymi głosami gości i organizatorów, którym gratulujemy tak udanej imprezy. Prawo zmienia się i to zmienia na korzyść właśnie kolei wąskotorowych, kolei historycznych, przejazdów turystycznych. Są mniejsze obostrzenia, jeżeli chodzi o właśnie takie koleje, dzięki zmianom w ustawie o transporcie kolejowym. Kolejka wąskotorowa dzięki partnerstwu województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu żnińskiego, gminy Gąsawa i gminy Żnin stała się naszym wspólnym, lokalnym dobrem. Makieta modułowa, a być może w ogóle makiety, do Żnina zawitały chyba po raz pierwszy. Jest to tym bardziej ciekawe. Przy okazji tego zlotu właśnie zorganizowaliśmy ten pokaz. Zainteresowanie było całkiem spore. Apelujemy z każdego miejsca, żeby jednakowoż myśleć o specjalnym funduszu, który zasilałby z pieniędzy państwowych, czy też z pieniędzy spółek, a więc też państwowych spółek, no właśnie tego typu przedsięwzięcie. Chciałem podziękować tutaj wszystkim, którzy w Żninie tyle zrobili, aby utrzymać kolejkę wąskotorową. Mam nadzieję, że kiedyś to powtórzymy, kiedy oczywiście nie wiemy, póki co Rumunia, potem Niemcy, a potem no będziemy walczyć dalej. Na dzisiaj to już wszystko w naszym magazynie. Do następnego razu. Do widzenia.